co polepszy wasz związek? Takie pytanie zadałam dzisiaj kartom. Czyli co brakuje w waszej relacji, by była lepsza? Co może polepszyć wasze partnerstwo? Co brakuje wam? O czym być może nie wiecie? Dziś pokażę wam właśnie to wszystko, moje karty. Czyli porady kart, jak polepszyć wasz związek. Do dzisiejszej wróżby używam Sacred Geometry Activation Oracle. To jest taka seria z mandalami, z różnymi mandalami, które mają aktywizować waszą duszę. To nowa talia kart. Discover the language of your soul, czyli rozwój języka waszej duszy. Co potrzebuje wasza dusza, by lepiej funkcjonować właśnie w takiej relacji? Czyli co potrzebujecie duchowo? Właśnie dzisiaj wybierzecie, kochani, jedną kartę i pokażę wam waszą mandalę i waszą wskazówkę, jak polepszyć tę waszą relację. Także te mandale mają aktywizować w waszym związku coś, co polepszy waszą relację. Zobaczmy, co to jest. Macie, kochani, do wyboru cztery karty. Oczywiście zanim wybiorę i zacznę interpretować z wami te karty, proszę o nowe subskrypcje, lajki i komentarze. Proszę napisać mi również, czy podoba się państwu ta karta, czyli ta karta, którą wybraliście. Czy rezonuje to z wami? Proszę napisać, czy podoba wam się ta talia kart z mandalami, ta tematyka. Jestem ciekawa. Więc zaczynamy. Wybierzcie jedną z kart. Mamy cztery karty dzisiaj do wyboru. Co polepszy waszą relację? Karta numer 1, 2, 3 i 4. Wybierzcie jedną z nich i zaczynamy. Karta numer 1. Co brakuje w waszej relacji, by było dobrze? Taką mandalę wybraliście? I mandala ta aktywizuje w tym związku change, czyli zmianę, transformację. Ważna jest w waszej relacji jakaś zmiana, czyli tak jak do tej pory nie może trwać dalej, nie może to dobrze funkcjonować. Musicie coś kompletnie, radykalnie zmienić, czy wasze zachowania, czy waszą komunikację, czy wasz sposób bycia ze sobą, czy być może waszą seksualność. Każdy z was pewnie ma do zmiany coś innego. Natomiast transformacja, przemiana w waszym sposobie bycia, być może w waszym wyrażaniu się, komunikowaniu ze sobą lub być może brak w ogóle rozmów w tej relacji. Być może musicie to zmienić, by ze sobą umieć rozmawiać o problemach, które was dotyczą. Jakaś ważna transformacja stoi u waszego progu i chce właśnie do was wejść, wejść do tej relacji. Transformacja, pomyślcie, co musicie przemienić w waszej relacji, by być ze sobą dalej szczęśliwym. Co musicie naprawić, co musicie kompletnie właśnie przetransformować. Przetransformować, przepraszam, przetransformować.
Czyli transformacja, przemiana radykalna, poważna, duża jest tutaj kluczem do waszego szczęścia i do waszego bycia dalej razem. Każdy z was ma być może inne dylematy, więc pomyślcie każdy z was osobna, co powinniście zmienić i to już od dziś. Czyli te zmiany powinny nastąpić od razu, najlepiej po tej mojej wróżbie, czyli od razu proszę wcielić to w życie, te rady, wskazówki, drogowskazy. Po to zaglądamy tutaj na karty, by one dały nam właśnie jakiś impuls kreatywny. Jeśli wiecie, że już od dawna powinniście coś zmienić w waszej relacji, to zabierzcie się dzisiaj do tego. Być może jest jakiś nauk, z którym nie możecie sobie poradzić. Właśnie dzisiaj musicie złapać to po prostu za pysk i postanowić coś konkretnego, by dalej nie trapić, nie babrać się w tym. Dziś musicie po prostu stanąć konkretnie przed jakąś zmianą. Czyli zmiana waszych przyzwyczajeń, zachowań, komunikacji, seksualności. Jakaś transformacja jest tutaj kluczem do bycia razem, szczęśliwym. Być może jesteście razem, ale nie jesteście do końca szczęśliwi, ponieważ coś was drażni w partnerze. Jakieś stare struktury, przyzwyczajenia. Zmieńcie to. Polepszcie to. Dziękuję grupie pierwszej. Zapraszam wszystkich tych, którzy wybrali kartę numer 2. Co może polepszyć waszą relację? Wybraliście tą mandalę, zieloną, pełną optymizmu. Czyli optymizm na nowe zmiany, na lepsze zmiany. Ale jakie zmiany, jakiego typu zmiany to powinny być? Communication, czyli wasza komunikacja, zmiana w sposobie waszej komunikacji jest ważna w waszym związku. Być może wasza komunikacja, wasze rozmowy są jakieś raniące, obciążające, frustrujące, niezadowalające waszego partnera, waszą partnerkę. Być może sposób, rodzaj waszej komunikacji powinien zupełnie się zmienić. Być może w ogóle nie komunikujecie ze sobą. Być może macie blokady w komunikacji, by wyrazić swoje pragnienia, oczekiwania, marzenia. Więc powinniście być może krok po kroku zacząć w ogóle komunikować ze sobą. Tutaj kluczem do waszego szczęścia, do tego, by być dalej razem w tej relacji jest jakaś przemiana w waszej komunikacji lub w ogóle zaczęcie dobrej komunikacji między wami. Komunikacja jest oczywiście bardzo istotna w każdym związku. Nie powinna być ona jakaś agresywna, wulgarna, frustrująca, obciążająca drugą osobę czy obraźliwa. Komunikacja powinna być tym, co wspiera wasz związek, by rozumieć się nawzajem, by polepszyć relacje, by być szczęśliwym. Jeśli wasza komunikacja jest głośna, agresywna, to oczywiście może tylko pogorszyć waszą relację. Więc przemyślcie dzisiaj, od razu, zaraz, co jest złego, negatywnego w waszej komunikacji lub być może w ogóle ona nie egzystuje w waszej relacji. Być może widzicie się tylko wieczorem w łóżku i w ogóle nie rozmawiacie, bo już nie macie siły, jesteście zmęczeni lub nie umiecie ze sobą rozmawiać o pewnych sprawach. Więc przemyślcie to dzisiaj, dlaczego wyciągnęliście tą właśnie mandalę i tą właśnie kartę.
Ta mandala ma na celu zaktywizować Waszą dobrą, pozytywną komunikację w Waszym związku. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam wszystkich tych, którzy wybrali grupę trzecią. Co poprawi Waszą relację? Wybraliście tę właśnie mandalę. Ta mandala przypomina jakiś kwiat. Piękny, różowo, czerwony, śliczny, wręcz przepiękny. Co ma zaktywizować w Waszej relacji ta mandala? Romantic love, czyli romantyczną miłość. Kochani, być może Wasza miłość już ostygła, jest zimna, jest standardowa, jest jakaś być może monotonna lub przygasła. Ta mandala ma zaktywizować Waszą romantyczną miłość, czyli romantyczność w Waszym związku. Gesty romantyczne, słowa romantyczne, komplementy, dotyk, głaskanie. Piękne, romantyczne momenty. Romantyczność nie musi być kiczowata, nie musi być jakaś, nie wiem, tandetna. Romantyczność może być tak estetyczna, jaką Wy chcecie. Niemniej jednak romantyczność jest ważna w związku, by obudzić, przypomnieć sobie te pierwsze momenty, które były może na początku Waszej relacji, kiedy się poznaliście. Wtedy było romantycznie, wtedy mieliście motyle w brzuchu, wtedy myśleliście, że możecie zbudować z nią lub z nim wszystko. Później przeszła ta relacja do normalnego, standardowego związku, codzienności. Niemniej jednak znajdźcie chwile, znajdźcie dni, momenty, kiedy będzie znów romantycznie, jak na początku. Jakbyście się pierwszy raz zobaczyli, jakbyście się pierwszy raz dotknęli, pocałowali. Spróbujcie obudzić w sobie te piękne, romantyczne momenty. I to odnowi Wasz związek, da nowy szwung, da nowy pała, da nowy sens być może nawet Waszemu związkowi. Czyli ta mandala ma zaktywizować, obudzić, przebudzić, przypomnieć Waszą romantyczną miłość, która tkwi w Was. Tylko o niej zapomnieliście poprzez codzienność, zabieganie, nowe problemy. Po prostu poprzez zamieszanie dnia codziennego. Czyli romantyczna miłość to jest Wasz temat. To powinniście naprawić w Waszej relacji, by było pięknie, by było znów wręcz cudownie. Byście mogli ze sobą być szczęśliwi. Dziękuję grupie trzeciej. I zapraszam grupę czwartą. Co powinniście, grupo czwarta, poprawić w Waszej relacji, by była lepsza? Wyciągnęliście tą oto mandalę. Mandala o pięknych kolorach. Fioletowy, różowy, czerwony, żółty. Przepiękne barwy, które nam się tutaj ukazują. Co chce zaktywizować w Waszej relacji ta mandala? Alchemy, czyli chemia, magiczne przyciąganie, magnetyzm. Coś, co czuje się, co przyciąga Was do partnera. Czy to już zaginęło u Was? Czy to już przeszło? Czy to już zostało zapomniane? Ta mandala chce zaktywizować u Was w związku tą magnetyczną chemię.
tą magię, która fruwa jak motyl w przestrzeni i po prostu magnetyzuje was, przyciąga. Chemia, to przyciąganie seksualne, pragnienie, namiętność, piękne, erotyczne, intymne momenty, gdzie jest magicznie, jest bardzo ważna w każdym związku, w każdej relacji. Jeśli to ostygnęło, jeśli coś zaniknęło, zgubiło się, to oczywiście powstaje być może jakaś codzienność, nuda, frustracja, niespełnienie. Obudźcie jeszcze raz w tej relacji tą magiczną chemię, przyciąganie. Ten magnes, który przyciąga was do siebie i nie pozwoli wam się od siebie oderwać. Właśnie to jest klucz, by polepszyć wasz związek, wasze partnerstwo. To jest właśnie klucz do szczęścia w waszej relacji. Ta chemia. To być może przeżyliście na początku tej relacji. I teraz poprzez codzienność zaniknęło to lub nie jest dla was ważne. Natomiast to, jeśli to zaktywizujecie i to powróci, to da to nowy dreszczyk. Da to nową wibrację, piękną seksualność, piękne uczucia, piękną romantyczność, wzniosłe momenty w waszym związku. To wszystko wróci, więc aktywizujcie, pomyślcie, przywróćcie znów tą magię, tą chemię. By znowu było między wami przepięknie, jak na początku. Właśnie to chcę wam przekazać ta mandala. Więc mamy różne tematy, które dzisiaj zostały tutaj wypowiedziane. Dla pierwszej grupy była to zmiana w związku, dla drugiej komunikacja, która jest tak istotna i ważna. Dla trzeciej grupy romantyczność, romantyczna miłość, która być może zatraciła się. I dla czwartej grupy chemia, przyciąganie. Także te cztery tematy są na dziś bardzo ważne i przemyślcie te wskazówki, kochani. Dziękuję serdecznie za wasze odwiedziny. Mam nadzieję, że wam się to czytanie, tak inne, również podobało. Napiszcie mi to w komentarzach. Bardzo będę się cieszyła. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.